Poznaliśmy już trendy mody panujące na przełomie XVIII i XIX wieku wśród dam. A jak ubrani byli towarzyszący im mężczyźni? Ze względu na ograniczenia czasowe skupimy się jedynie na spodniach. Młody elegant francuski na bale dworskie nosił krótkie, białe, wykonane z kaszmiru lub jedwabiu, spodenki, zwane culotte. Obowiązywały do nich białe pończochy, wykonane z jedwabiu. Culotte były bryczesami, ale nie mającymi wiele wspólnego ze współczesnymi spodniami do jazdy konnej. Swoją nazwę brały od cul, czyli tylnej części ciała, pośladków. Szczególną popularnością cieszyły się w XVIII wieku, choć znane były już od renesansu. Noszone wówczas bryczesy, odsłaniające łydki, były oznaką przynależności do wyższej warstwy społecznej, a długie spodnie, odsłaniające kostki, nosili robotnicy i chłopi. Pod koniec XVIII wieku zakładanie określonego modelu spodni było wyrazem manifestacji politycznej. Od sformułowania sans culotte, czyli bez culottów, pochodzą sans-culotti, rewolucjoniści wywodzący się z drobnych rzemieślników, kupców, kramarzy, czeladników i biedoty miejskiej, która tworzyła grupę społeczną demonstrującą swoje pochodzenie ludowe strojem. Wkrótce przekonano się także, że są one wygodniejsze od bryczesów i culottów i stopniowo zaczęto je zamieniać właśnie długimi spodniami. Choć na balach nadal królowały culotty. W pierwszej dekadzie XIX wieku długie spodnie upowszechniły się na tyle, że stały się elementem ubioru dziennego, a później wieczorowego. Swoją popularność zawdzięczają mundurom wojskowym z okresu wojen napoleońskich. Do ubioru ówczesnego żołnierza należały wąskie spodnie zakładane do wysokich butów lub też rozszerzane w dolnej partii, przykrywające buty. Spodnie szyto z bawełnianej tkaniny, nazwanej nankin, od chińskiego miasta Nankin, z którego pochodziła. Wyróżniała się ona gęstym splotem, bladożółtym kolorem, który farbowano w późniejszym okresie. Nowe trendy doskonale łączył z elementami ubioru dworskiego Anglik George Bryan Brummel. Ten wyjątkowy elegant i dandys potrzebował 5 godzin, aby wyszykować się do wyjścia. Jego spodnie łączyły w sobie cechy bryczesów i pantalonów. Miały wysoko umieszczony krok i szelki skryte pod kamizelką. A jak na francuską modę reagowali polscy panowie? W poemacie Pan Tadeusz jedynie hrabia nosi strój nawiązujący do trendów europejskich, choć pod wpływem Telimeny czyni to później także rejent. Większym uznaniem cieszył się strój polski, prezentowany w Muzeum Pana Tadeusza, o którym będzie można usłyszeć nieco więcej w jednym z odcinków cyklu edukacyjnego muzeum.